Portal Polonia Christiana, dzień dobry Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, prawnik, publicysta. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, porozmawiamy Państwu dzisiaj w związku z rocznicą tego wydarzenia, które zostało zapisane jako odzyskanie naszej wolności, suwerenności. Chodzi o 4 czerwca 1989 roku. Były wtedy wybory, które w wyniku których, wolne wybory, w wyniku których później powołany został rząd mazowieckiego, niekomunistyczny, z generałem Czesławem Kiszczakiem na prominentnym stanowisku. Natomiast ostatnich dniach mieliśmy okazję obserwować huczne obchody tego wydarzenia i najgłośniej obalenie komuny świętowali właśnie komuniści i ich obecni koalicjanci i dawni współpracownicy. Jak pan przyjął te obrazy? Wcale mnie to nie zdziwiło, wie pan, bo mają powody, żeby to uroczyście świętować, w odróżnieniu od nas, którzy takich powodów nie mamy, ale najpierw się chciałem wyekskuzować z powodu stroju, to tylko upały mnie tłumaczą. Ale do rzeczy. Otóż to ta rocznica 4 czerwca to nie jest rocznica żadnych wolnych wyborów, dlatego że to jest rocznica, jeśli mam być szczery, szwindlu, jaki został dokonany, bo żebyśmy poznali naturę tego szwindlu, to trzeba trochę się cofnąć w czasie do roku 85. Otóż wtedy na spotkaniu w marcu 85 roku, na spotkaniu w Genewie, Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co było wstępem do takiej oferty, żeby wspólnie ustanowić nowy porządek polityczny w Europie w miejsce porządku jałtańskiego. I Amerykanie podjęli ofertę. Dowodem tego były cykliczne, doroczne spotkania. Następne takie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, gdzie kontury tego przyszłego porządku politycznego były stopniowo konkretyzowane, ale to był proces bardzo rozciągnięty w czasie. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna zapowiedź. No i wywołało to potężny rezonans w państwach środkowej Europy, bo się zaczęły przygotowania do transformacji ustrojowej w postaci uwłaszczenia nomenklatury poprzez rozkradanie majątku państwowego, bo innego nie było. I to był jeden nurt takich systemowych przygotowań, a drugi to była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych, żeby wywiad wojskowy, który wtedy właściwie, bo nie partia, tylko wywiad wojskowy był organem, był takim środowiskiem władzy w Polsce, żeby wyłonić taką reprezentację społeczeństwa, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie. No i to się też udało. Ta reprezentacja społeczeństwa została zdominowana przez tak zwaną lewicę laicką, to znaczy byłych stalinowców, którzy tam w odpowiednim momencie, to znaczy w latach 60. po wojnie sześciodniowej, pokłócili się z partią, a w 70. nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej. I wiemy o tym, o skuteczności tego drugiego nurtu z notatek Jacka, z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Wynika z tych notatek, że Jacek Kuroń przedstawia wywiadowi wojskowemu za pośrednictwem pułkownika Lesiaka ofertę polityczną. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu zagwarantujemy władzy zachowanie pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, no i zachowanie tego, co sobie teraz kradnie. I tak się stało. Wyjaśnienia wymaga tylko to, co to była ta ekstrema. Więc znowu w latach 70. były dwa nurty w opozycji demokratycznej. Jeden właśnie lewica laicka, czyli Komitet Obrony Robotników, KSS KOR właściwie. A drugi to była ekstrema, czyli ten nurt niepodległościowy, który nawiązywał do niepodległej II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. I między ekstremą i lewicą laicką panowało duże napięcie i brak zaufania. To ja pamiętam, bo sam w tym brałem udział. Bo ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy.
I to się udało. Została wyłoniona taka reprezentacja strony społecznej, jak to się wtedy nazywa, bo z Lechem Wałęsą na fasadzie, takim naturszczykiem. No i to wynegocjował generał Kiszczak z nimi, że my się trochę posuniemy na ławeczce, a wy też siądziecie i będziecie tutaj takim listkiem figowym dla naszej, na kontynuowania naszej władzy. Wie pan, bo jeszcze warto przypomnieć właśnie te wybory, bo komuniści mieli 65%, to znaczy strona rządowa, opozycja miała 35%, więc tak się posunęli komuniści na ławeczce. Ale zwykli ludzie, zwykli obywatele myśleli, że to wszystko naprawdę. I komuna sprokurowała taką listę krajową, na której umieściła najważniejszych swoich faworytów. I wyborcy skreślili, masowo skreślali tę listę krajową, takim zamaszystym miksem przez całą listę. No i okazało się, że ci faworyci by nie weszli. Generał Kiszczak wtedy powiedział, że jak tak, to on te całe wybory rozgoni natychmiast. I Tadeusz Mazowiecki, znany z postawy służebnej, powiedział, że umów należy dotrzymywać. Ale nie miał na myśli umowy z wyborcami, tylko z generałem Kiszczakiem. W rezultacie Rada Państwa w trakcie wyborów zmieniła ordynację, dzięki której to zmianie ci faworyci z listy krajowej się dostali. No więc jak to nie jest szwindel, to już nie wiem co. A taką puentą do tego był, no, upadku komunizmu, jak pani Szczepkowska tam nas poinformowała, ale najzabawniejsze była właśnie to, że najlepszym dowodem upadku komunizmu to był wybór przywódcy tych upadłych komunistów na prezydenta wolnej Polski, generała Wojciecha Jaruzelskiego, więc to no, szwindel do kwadratu. I powiem więcej, wie pan, to jest taki grzech pierworodny, który ciąży nad całą III Rzeczpospolitą. Bo pępowina łącząca, wie pan, III Rzeczpospolitą z PRL-em nie została przecięta. W związku z tym trucizna nadal płynie tamtędy i całą, wie pan, atmosferę polityczną, społeczną, moralną zatruwa. I taką ilustracją tego zatrucia to jest 2-4 czerwca 1992 roku, kiedy z powodu ujawnienia agentury w strukturach państwa rząd Jana Olszewskiego został obalony w atmosferze zamachu stanu. No i już jak ktoś jeszcze miał złudzenia, powiedzmy, to już w 1992 roku powinien się ich pozbyć, bo jeśli się ich nie pozbywa, to znaczy, że jest naiwny. Padły wtedy słynne słowa Jana Olszewskiego, czyja będzie Polska? Jak pan dzisiaj by odpowiedział na to pytanie? No, Polska jest własnością, że tak powiem, czy powiem tak, zagospodarowana Polska jest przez obydwie strony umowy okrągłego stołu, czyli tego szwindla, który się wtedy dokonał. I tutaj nikt nie może być, wie pan, się czuć niewinny, dlatego że okrągły stół to było takie telewizyjne widowisko dla publiczności, żeby tam zwykli ludzie zobaczyli, jak nasi bojownicy przypierają komucha do ściany, jak komuch tam przyparty się wiją, się wił oczywiście, ale ze śmiechu, bo wszystko w Magdalence, wszystko było ustalone. No i warto wrócić do tamtych spotkań, gdzie wszystko było ustalane, a potem na okrągłym stole było pokazywane, jak to właśnie tego. Więc tam był nie tylko Adam Michnik, nie tylko Lech Wałęsa, nie tylko profesor Geremek, nie tylko Tadeusz Mazowiecki, ale również Lech Kaczyński. Na szczęście z brzegu stołu można kadrować. No, to wie pan, to tak jak za czasów stalinowskich, tam jest takie zdjęcie nad kanałem chyba Wołgadon, czy coś takiego, czy Białomorskim, już nie pamiętam, gdzie Stalin z Woroszyłowem i z Jeżowem jest. No jak Jeżow popadł w niełaskę i go zamordowali, to tego Jeżowa wycięto i Stalin z Woroszyłowem tylko tam przy tym kanale. Także Ministerstwo Prawdy i tutaj może działać. Ale to jest, wie pan, i ten szwindel ma konsekwencje, bo to tak jest grzechem pierworodnym, że on jest jednorazowy, ale konsekwencje się rozciągają w czasie bardzo długo. Ale można odnieść wrażenie, że ogół Polaków, tak jak wtedy, w 1989 roku, myśli, że to jest naprawdę.
Wie pan, tego nie wiem, bo w 1989 roku frekwencja wyborcza w tych wyborach rzekomo tamtego wyniosła, jeśli dobrze pamiętam, około 68%. Więc to nie było tak, że wszyscy myśleli, że to jest nieprawda. Nawet część tych, którzy wzięli udział w głosowaniu, też nie myślała, że to jest nieprawda. Niektórzy myśleli, no ci, co skreślali listę krajową, to myśleli, że to jest naprawdę, bo ci, którzy głosowali na kandydatów PZPR-u, to wiedzieli, że to nie jest naprawdę. To oni wiedzieli, że to nie jest naprawdę, bo no, któż mógł takie rzeczy wiedzieć lepiej od nich. Natomiast reszta myślała, że to jest naprawdę. Powiedzmy może o niektórych przejawach tej Polski, która powstała, zrodziła się na nowo po tej transformacji, czyli jakby przekształciła się. Bardzo ważną kwestią są sprawy własnościowe, do kogo należy własność w Polsce teraz. W jakim stopniu jest to właśnie efektem tamtych uzgodnień? Wie pan, jeśli chodzi o tę sprawę, to jest zdumiewająca sytuacja, że u podstaw systemu prawnego III Rzeczypospolitej leżą dekrety nacjonalizacyjne z 1944 i 5 roku. To tak mniej więcej jakby u podstaw systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec były ustawy norymberskie Hitlera. Wie pan, to coś takiego jest. No i nic dziwnego, że to też rzutuje na sytuację właśnie w stosunkach własnościowych. Ja uczestniczyłem w 1991 i 1992 roku w pracach takiego zespołu, grupa posłów takich, ja nie byłem posłem, ale byłem sędzią Trybunału Stanu wtedy, no i grupa posłów, z którą ja współpracowałem, podjęła próbę opracowania ustawy o restytucji mienia. No i opracowaliśmy taki projekt, który zakładał trzy formy restytucji. Zwrot w naturze, tam gdzie to jest możliwe i celowe. Drugi w postaci mienia zamiennego i trzeci w postaci albo wypłacenia gotówki, albo obligacji Skarbu Państwa. I ponieważ ta grupa nie miała silnego przebicia w Sejmie, to ja zaproponowałem, żeby przedstawić ten projekt Lechowi Wałęsie, który był prezydentem wtedy już, no i żeby to on jako inicjatywę własną, pierwszą, bo on jeszcze żadnych inicjatyw ustawodawczych nie wnosił, żeby tę ustawę jako własną inicjatywę wniósł. I poszliśmy do Wałęsy, Wałęsa nas przyjął i ja mu referowałem, dlaczego powinien ten projekt właśnie wnieść jako własną inicjatywę. Trzy powody mu przedstawiłem, że to jest ustawa o charakterze ustrojowym. No rzeczywiście, bo stosunki własnościowe były istotnym elementem ustroju komunistycznego i nawet wypada, żeby taki prezydent jak on taką ustawę ustrojową jako pierwszy swój projekt wnosił do Sejmu. Drugi powód to taki, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to odtworzy się w Polsce gruba warstwa właścicieli, którzy będą takim naturalnym zapleczem dla ugrupowań antykomunistycznych, bez przesądzania, jakie one będą. Bo będą pamiętali ci ludzie, kto im zabrał, kto im oddał. No i wreszcie taki argument osobisty, że pan prezydent będzie pewnie chciał ubiegać się o reelekcję, no to będzie miał bardzo potężny argument, jak to rzuci na stół, to nikt tego mu nie odbierze. I Wałęsa nam odmówił. Wie pan? Tak, Wałęsa nam odmówił, no to ja już wiedziałem, że to właśnie jest ta konsekwencja okrągłego stołu. No i co? I mamy to do dnia dzisiejszego. Żeby jeszcze przy tych stosunkach własnościowych pozostać, kolejną próbę podjęła AWS uchwalenia ustawy o restytucji mienia i utworzyli zespół poselski, na którego czele stał taki pan profesor Biela. Ja myślałem, że on jest prawnikiem, okazało się, że nie, że on jest psychologiem, no ale mniejsza. I przeczytałem ten projekt i tam mnie uderzył taki paragraf aryjski, jak go nazwałem, że o tą restytucję może się ubiegać ktoś, kto przez ostatnie 5 lat mieszkał w Polsce. No od razu się domyśliłem, o kogo chodzi, ale no, ta ostentacja wzbudziła we mnie podejrzenia, że to prezydent Kwaśniewski natychmiast to zawetuje z tego powodu i Trybunał Konstytucyjny to odwali, no bo jako sprzeczne z konstytucją. I poszedłem do tego pana profesora Bieli i mu powiedziałem, wiem o co wam chodzi, ale po co ta ostentacja? Panie profesorze,
lepiej będzie, jak to dyskretnie zostanie załatwione. Ten sam cel osiągnięty, ale dyskretnymi środkami. No i powiedziałem mu jakim. Otóż on nie wiedział. Jest taki dekret z 1946 roku, prawo spadkowe, który został w 1965 roku uchylony przez kodeks cywilny, ale w przepisach przejściowych i końcowych tego dekretu były zapisy, które działają jeszcze i dzisiaj. Mianowicie tych przepisów przejściowych to nikt nie czyta, a tam był taki zapis, że jeżeli z czyjegokolwiek wniosku nie zostało wszczęte postępowanie przed sądem o stwierdzenie bycia spadku do 1 stycznia 1949 roku, to taki spadek jako utracony przypada Skarbowi Państwa. No i ja mówię, zamiast tego paragrafu aryjskiego, to panie profesorze, powinniście wpisać, że osoba ubiegająca się o restytucję mienia musi udowodnić swoje prawa w myśl prawa polskiego. No niby jakiego, prawda? Oczywiste, jakby, ale tam był ten koci pazur ukryty, wie pan. No i na piśmie mu to przedstawiłem, żeby tam nie zapomniał czegoś. I ku mojemu zdumieniu okazało się, że projekt ustawy został uchwalony z paragrafem aryjskim. Ja się wtedy zawstydziłem własnej naiwności. Oczywiście wszystko się stało tak, jak myślałem, że prezydent tak weto i Trybunał Konstytucyjny to weto przyklepał. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że ja byłem naiwny, że ten profesor Biela to po prostu musiał uznać mnie za głupka, wie pan, jakiegoś, bo oni wcale, im wcale nie zależało na tym, żeby taka ustawa weszła w życie, tylko żeby zamarkować taką intencję, że no dobrześmy chcieli, ale zły Kwaśniewski nam to uwalił i do dzisiejszego dnia tego nie ma. Także widać wyraźnie, że interesy nomenklatury komunistycznej i biurokracji, która się już rekrutuje z tej strony społecznej, są w ten sposób znakomicie zabezpieczone. Ostatnią bodaj próbą załatwienia sprawy reprywatyzacji w jakiś w miarę godny sposób była ta inicjatywa wiceministra Patryka Jakiego, ówczesnego, bardzo szybko zgasła. Natomiast teraz nad nami wisi widmo rozstrzygnięcia również dotyczącego własności i właśnie wspomnianego przez pana mienia bezspadkowego. Pan nazywa to największym zagrożeniem, jakie stoi obecnie nad Polską. Dlaczego? No, te roszczenia żydowskie, które są całkowicie bezprawne, dlatego że dotyczą tak zwanej własności bezdziedzicznej. Od czasów jeszcze starożytnych własność bezdziedziczna przypadała państwu, którego obywatelem był ten zmarły właściciel. I to ta zasada prawa rzymskiego została recypowana w systemach prawnych wszystkich państw cywilizowanych, w Stanach Zjednoczonych też, w Polsce też. Więc te roszczenia dotyczą mienia bezdziedzicznego, a więc takiego, które przypadło zgodnie z zasadami prawa rzymskiego i ustawodawstwa Skarbowi Państwa. I nie ma żadnej podstawy prawnej, która by umożliwiła w ogóle realizację czegoś takiego i naciski na Polskę od wielu lat są skierowane na to, żeby polskie władze stworzyły pozór legalności dla realizacji tego rodzaju roszczeń. Takiego haraczu, bo to haracz jest, wie pan, trzeba powiedzieć, nazwać to po imieniu. Kiedy właśnie ta inicjatywa Patryka Jakiego w sprawie restytucji mienia, tam już mniejsza, o to nie będę wchodził w szczegóły, ale została ogłoszona, że takie prace tam trwają, to Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, to jest najważniejsze przedsiębiorstwo przemysłu Holokaustu, wysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości z szacunkową oceną wartości tych roszczeń. Oszacowała je na 1 000 000 000 zł, czyli według aktualnego kursu około 300 miliardów dolarów. I profesor Zaradkiewicz z Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdził, że taki list płynął i potwierdził, że ten szacunek taki właśnie jest. Więc to nie jest żadna tajemnica. I 300 miliardów dolarów. No wyobraźmy sobie, że to jest równowartość 3 rocznych budżetów państwa polskiego. Więc jest oczywistą rzeczą, że Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki nawet w transzach, bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by pociągnęła sobą katastrofę społeczną, w ogóle chaos w kraju. Zatem, jeżeli te roszczenia miałyby być zrealizowane, to tylko w naturze, a więc
zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, lasów państwowych, udziałów w spółkach Skarbu Państwa, zasobach złota Narodowego Banku Polskiego, prawdopodobnie by to nie wystarczyło, jeszcze trzeba było z innych tam nieruchomości to zaspokajać. Co, jaka by była tego konsekwencja? No taka, że środowisko żydowskie zostałoby na terenie Polski, bo nieruchomości, bo grunty Orna, lasy i tak dalej, na terenie Polski, zostałoby wyposażone w majątek ogromnej wartości, zyskując z dnia na dzień dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Naród polski, historyczny naród polski, zostałby we własnym kraju zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię, szlachtę, by stanowił okupant, drugą kategorię kolaboranci, no a reszta trzecią. Więc uważam, że jest to największe zagrożenie, jakie zawisło nad narodem polskim i państwem polskim od 1939 roku. Większego sobie nie potrafię wyobrazić, bo wie pan, no cóż nam z tego, że będą stacjonowały na terenie Polski wojska amerykańskie, jeżeli tutaj szlachtą polską będą Żydzi, no to właściwie czego jeszcze możemy, wie pan, się bać? Już nic się nie musimy bać, bo już najgorsze wtedy by się stało. No i najgorsze nie jest nawet to, że Żydzi tam te roszczenia podnoszą. Najgorsze jest to, że nasz najważniejszy sojusznik, jedyny, Stany Zjednoczone, no, zobowiązały się, bo ustawa 437 Just, jej sens prawny polega na tym, że Stany Zjednoczone się zobowiązały do dopilnowania, żeby Polska te roszczenia zrealizowała. No i w październiku tego roku pan Pompeo, sekretarz stanu, będzie musiał złożyć kongresowi sprawozdanie, między innymi jak Polska się tam z tego obowiązku wywiązuje. I on zresztą powiedział, co tam chce zrobić. 14 lutego bieżącego roku, podczas pobytu w Warszawie na konferencji bliskowschodniej tak zwanej, no trochę tam ofuknął polskich dygnitarzy, że przyspieszyli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem. A uściślił to pan Tomasz Jastgerdi w rozmowie z ambasadorem Chodorowiczem 25 października ubiegłego roku, mówiąc, że strona amerykańska, którą on reprezentował, bo on jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, więc strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego nie można dokonywać przedsięwzięć publicznych i formalnych, no bo ustawa nie może być tajna, musi być ogłoszona w Dzienniku Ustaw, to jest działanie, przedsięwzięcie publiczne i formalne. Ale to nie przeszkadza, żeby tam po wyborach już do tego wrócić, natomiast przed wyborami, żeby w tej sprawie dokonał się istotny postęp. I pan Tomasz Jastgerdi precyzuje, co rozumie przez istotny postęp, że istotny postęp miałby polegać na tym, żeby przejść do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. Więc już tu nie ma żadnych złudzeń. Ja, jeśli coś jeszcze jest niewiadome, to tylko to, jakie alibi będzie sobie robił rząd dobrej zmiany, czy rząd złej zmiany, wszystko jedno, jaki po wyborach się tutaj wyłoni, jesiennych, dlatego że Stany Zjednoczone i strona żydowska będą to egzekwowały, niezależnie od tego, kto w Polsce będzie rządził. No i jak bardzo polskie władze są wrażliwe na amerykańskie tutaj naciski, no to ilustrują przynajmniej dwie takie sprawy. Jedna to nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przypomnę, o co chodzi. Otóż w 1998 roku została uchwalona ustawa o IPN i tam na żądanie strony żydowskiej, bo to już wtedy Polska konsultowała swoje ustawodawstwo ze stroną żydowską, został wpisany taki artykuł 55, który przewidywał penalizację tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, to znaczy każdej formy publicznego podważania zatwierdzonej wersji historii II wojny światowej, a tych obozów koncentracyjnych w szczególności. No i przez 20 lat nikt nie zauważył, że to kłamstwo oświęcimskie to podważa swobodę badań naukowych, tam gwałci wolność słowa, knebluje i tak dalej. Dopiero kiedy Polska
spróbowała użyć tego samego narzędzia, czy takiego samego narzędzia dla ochrony własnej reputacji, to Klangor podniósł się na cały świat. Najpierw pani ambasador tutaj, ambasadoressa Izraela, później cały Izrael krzyknął gewałt, a potem cała diaspora, no jak diaspora, to Departament Stanu ostrzegł Polskę, że jeżeli się nie opamięta, to może zagrozić swoim strategicznym interesom. No jakie mamy strategiczne interesy? Jeden w postaci przekonania, że Stany Zjednoczone w razie czego będą bronić Polski do ostatniej kropli krwi. No i nawet tego byśmy się nie mogli spodziewać wtedy, tej iluzji, że tak powiem. Musielibyśmy się z nią pożegnać. No i co zrobił polski rząd? A z podwiniętym ogonem uchylił tę nowelizację. Druga sprawa, no to już takie ręczne sterowanie państwem przez panią ambasadoressę Georgette Mosbacher. Kiedy polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie prawdopodobnej inscenizacji obchodów rodzin Hitlera pod Włodzisławem Śląskim, to, bo tam jeden się zgłosił, uczestnik tej imprezy, że dwaj smutni panowie dali mu 20 tysięcy, żeby on to, takie coś zorganizował, i żeby, ale nalegali, żeby tam wzięła udział taka pani, która była dziennikarką telewizji TVN. No i tak się stało. I tak się stało. Tam TVN przedstawił to, że tam ekipa podróżowała przez głębokie lasy w okolicach Wodzisława Śląskiego i nagle usłyszała tam odgłosy obchodów urodzin Hitlera i kierując się tymi dźwiękami tam dotarła na miejsce, gdzie to się wszystko odbywało, no i to sfilmowali i tak dalej. Ale sfilmowali, owszem, bo to w kwietniu, ale opublikowali to na antenie dopiero 9 miesięcy później. Właśnie wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się prace nad ustawą 447 i część Polonii amerykańskiej podjęła rozpaczliwą taką próbę desperacką zablokowania tej ustawy. No to wtedy w TVN ukazał się ten materiał o rodzinach Hitlera, no tam, który został podchwycony przez telewizje amerykańskie różne. I no to jak tu w Polsce takie tu sabaty hitlerowcy odprawują po lasach, no to oczywiście to trzeba temu położyć kres. A kto nas lepiej upilnuje przed takimi czymś? No Żydzi, to wiadomo, oni mają specjalnego nosa do hitlerowców. I, ale prokuratura wszczęła śledztwo, bo ten się zgłosił i powiedział. I co wtedy się stało? A nie, no pani Georgetta powiedziała, że jak Polska nie przestanie prześladować TVN-u, no to zburzy wszystko, co dotychczas osiągnęła w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. No i Polska przestała prześladować TVN. Więc widzimy, że bardzo wrażliwi są nasi dygnitarze na naciski amerykańskie. W związku z tym no, obawiam się, że już po wyborach jesiennych nastąpi to najgorsze. Jeżeli czegoś nie wiemy, to tylko tego, jak będzie swoim wyznawcom to tłumaczył albo Jarosław Kaczyński, albo Grzegorz Schetyna. Innym przyczynkiem do zobrazowania sytuacji, w której się obecnie znajdujemy w relacjach z naszymi sojusznikami, jest sprawa jedwabnego. Tutaj się nasuwa analogia z relacją ustawy o kłamstwie oświęcimskim, sprawy kłamstwa oświęcimskiego tak zwanego z ustawą o IPN-ie, tą nowelizacją ostatecznie wycofaną. I tutaj, o ile trzeba wybudować hipermarket albo osiedle mieszkaniowe, nie szkodzi, że na tym miejscu znajduje się cmentarz żydowski, ale w sprawie jedwabnego tutaj zapadła decyzja na nie. Pierwsza decyzja na nie to zapadła, kiedy Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Podobno jakiś rabin mu powiedział, że religia żydowska nie dopuszcza żadnych ekshumacji, co jest oczywiście nieprawdą, no ale tak mu powiedział. W każdym razie tak słyszeliśmy. I minister sprawiedliwości, prokurator generalny Lech Kaczyński wstrzymał ekshumację w Jedwabnem. Za to powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu, dlatego że to było oczywiste naruszenie ustawy o ministrze sprawiedliwości i o prokuratorze generalnym, którzy mają pilnować przestrzegania prawa w Polsce, z ich pierwszym, najważniejszym zadaniem. Więc gdyby pan minister Kaczyński ówczesny wtedy stanął, że tak powiem, na gruncie swoich obowiązków, to powinien powiedzieć temu rabinowi: szanowny panie, no być może, że wasza religia tego zabrania,
ale ja jestem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej i mam obowiązek stosowania prawa polskiego, a ponieważ śledztwo w tej sprawie się toczy i ekshumacja jest bardzo istotnym elementem dowodowym, no to ja, proszę się nie gniewać, ale ja doprowadzę to do końca. No, ale postąpił inaczej i teraz, kiedy odżywa ta sprawa, tam pani doktor Ewa Kurek i inni tam podnoszą konieczność jednak dokończenia tej ekshumacji w Jedwabnem, kto się tutaj w sposób autorytatywny odezwał. Pan Jonathan Daniels, który właściwie nie wiadomo, jaką rolę w Polsce pełni, powiedział, że nawet jakby się tu w referendum odpowiedzieli za tym, to nie będzie takiej ekshumacji, więc chyba wie, co mówi. On jest, myślę, że on jest agentem wywiadu izraelskiego i tu został przysłany, żeby nas pilnować, żebyśmy nie dokazywali. No i robi to, a my się słuchamy. Znaczy my jak my, ale rząd się go słucha, bo na razie nie zanosi się na ekshumację w Jedwabnym. Dużo miejsca poświęciliśmy sojusznikom amerykańskim, powiedzmy sojusznikom obozu rządzącego. Oddajmy też sprawiedliwość nieprzejednanej opozycji, która jest jakby alternatywą dla obecnego układu. Jak pan postrzega ten krajobraz polityczny dzisiaj? No, dzisiaj nieprzejednana opozycja strzeliła sobie w kolano. Ale to tylko pokazuje, mam na myśli ten punkt programu o decentralizacji państwa. To znaczy właściwie zmiany ustroju państwa z unitarnego na federacyjny. Świeża sprawa, powiedzmy. Tak, tak. Więc chodzi o to, żeby samorządy wojewódzkie, właściwie samorządom wojewódzkim nadać autonomię, żeby oni mieli tam swoją policję, swoje sądy i tak dalej, i tak dalej. To jest, wychodzi naprzeciw tutaj niemieckim oczekiwaniom, bo Niemcy zostawili sobie, jak został podpisany traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, to Niemcy zostawili sobie dwa takie narzędzia, przy pomocy których mogą doprowadzić do zrealizowania remanentów II wojny światowej, które są otwarte. Nadal, mianowicie stosunki własnościowe na tak zwanych ziemiach utraconych, jak oni to nazywają, a my odzyskanych, no i politykę regionalizacji. I to ten pomysł Platformy Obywatelskiej jest, wychodzi naprzeciw tym niemieckim oczekiwaniom odnośnie polityki regionalizacji. Warto zwrócić uwagę, że Unia Europejska nie wszędzie popiera regionalizację, jak przed kilkoma laty taki Umberto Bossi, szef Ligi Północnej, zaproponował, żeby tam północne Włochy miały autonomię, no to przecież cała Unia Europejska zaprotestowała, że nie wolno, nawet Stolica Apostolska zaprotestowała. Ale jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jeśli chodzi o Hiszpanię, jeśli chodzi o Polskę, to jak najbardziej regionalizacja to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Więc to jest oczywiście taki krok, byłby to krok naprzód, w kierunku, no, być może nawet rozbiorów Polski, bo jest tylko wstęp, taka federalizacja byłaby wstępem do ewentualnych przetasowań terytorialnych w Europie, jeśli oczywiście by do tego pewnego dnia doszło, no to wtedy Niemcy miałyby ułatwione zadanie. No i najgorszy scenariusz, jaki mi się w związku z tym objawia, to jest zainstalowanie na w zachodniej części Ukrainy i wschodniej części Polski judeopolonii, bo jak te roszczenia zostaną zrealizowane, no to będzie naturalna konsekwencja. A Niemcy dostaną na osłodę, że tak powiem, swoje, zjednoczą się już do końca. I nawet proszę zwrócić uwagę, że inwestycje niemieckie lokalizują się na zachód od dawnej granicy polsko-niemieckiej z 1937 roku. Tak to jakoś się zagadkowo składa. Więc myślę, że powinniśmy się liczyć, zwłaszcza w obliczu takiego zagrożenia, o którym wspominałem, powinniśmy się liczyć z najdalej idącymi konsekwencjami. No ale to z tego, że będziemy się liczyli. Taką tragedią Polski jest po pierwsze agentura. Obce państwa mają bardzo rozbudowaną agenturę wpływu w Polsce. A po drugie kryzys przywództwa. Państwo, znaczy naród polski nie ma przywódców. Ostatnim takim przywódcą z prawdziwego zdarzenia to był kardynał Wyszyński. Potem już nie było.
Nikogo. Nawet Kościół zrezygnował z instytucji prymasa, obudowanego takimi jakby uprawnieniami, takim autorytetem jak... To już wie pan, że Kościół tam zrezygnował, to prymas Wyszyński miał wyjątkową pozycję, że tak powiem, z powodu komunizmu, bo zwierzchnik Kościoła w Polsce mógł być w każdej chwili odcięty od kontaktów ze stolicą apostolską. W związku z tym papież Pius XII wyposażył prymasa Wyszyńskiego w nadzwyczajne uprawnienia z tego powodu. No i prymas Wyszyński miał te nadzwyczajne uprawnienia, tak był legatem urodzonym, legatus natus, także miał bardzo duże, a poza tym miał autorytet osobisty. A i tu, i on poza tym, wie pan, potrafił sprostać tej roli, do jakiej go tutaj bieg wypadków wyznaczył. Czuł się odpowiedzialny za losy narodu, czuł się odpowiedzialny za losy państwa, nawet wbrew komunistom. I nawet to się wyrażało w takiej retoryce jego. On, jak mówił kazania, to mówił do tych zebranych: dzieci moje. Rzeczywiście miał taki stosunek ojcowski. No ale to był wielki przywódca. Wielki przywódca, cieszący się autorytetem, mający charyzmę. No a teraz już takich nie ma. Kościół zresztą został nastraszony przez ten Sekielskich. Tak? No nieprzypadkowo teraz się ten film ukazał, moim zdaniem. Pan Sekielski może tam mówić, że to nie, ale myślę, że nieprzypadkowo. No i ponieważ rzeczywiście biskupi, episkopat tolerował i agenturę, i takich rozmaitych łajdaków, a tolerowanie agentury być może nawet utwierdziło rozmaitych łajdaków, że skoro jedno łajdactwo jest tolerowane, to dlaczego nie inne, prawda? No i teraz trzeba wypić to piwo, którego się nażarzyło, i episkopat, jak sądzę, boi się własnego cienia. No mamy przykład ostatni, z Bydgoszczy. Jest tam taki proboszcz, ksiądz Kneblewski. No i jakieś postępactwo wystosowało do kurii tamtejszej wniosek, żeby odwołać księdza Kneblewskiego z funkcji proboszcza, bo on sympatyzuje z narodowcami, bo on to, bo on tamto, bo on śmamto. No i bardzo możliwe, że tak się stanie. To jest taki trend spychania Kościoła do defensywy, a nawet do katakumb, nie tylko w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. Kilka dni temu Senat stanu Kalifornia przyjął ustawę, która nakazuje księżom katolickim zgłaszać policji przypadki pedofilii, o których się dowiedzieli podczas spowiedzi. No to jest zamach na swobodę wyznania. I już jeden z działaczy katolickich tamtejszych powiedział, że księża nie będą się do tej ustawy stosowali, bo ona jeszcze musi być zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów stanową, bo to Senat przyjął na razie. No, ale bardzo możliwe, że będzie zatwierdzona. Ona jest sprzeczna z Konstytucją Stanów Zjednoczonych ewidentnie, bo tam jest swoboda wyznania to znaczy i praktykowania, że tak powiem, zasad tego wyznania. No a jedną z podstawowych zasad to jest świętość sakramentów w Kościele katolickim, prawda, zwłaszcza tajemnica spowiedzi, a tutaj nie. Proszę bardzo. Więc nawet za Stalina tego nie było. Nawet za Stalina czegoś takiego nie było, przynajmniej formalnie. O, jak tam było, jak tam UB kogoś tam na tortury wzięło, to on tam, nie wiem, może i byli tacy księża patrioci. Ja to pamiętam z dzieciństwa. Moja matka była bardzo pobożna, no i któregoś razu zabrała mnie do Lublina, miałem chyba wtedy 6 lat. I tam był okres taki wielkanocny, przedwielkanocny, wstąpiła ze mną do kościoła i tam pamiętam, że przed konfesjonałami były kolejki penitentów. I przed jednym konfesjonałem nagle stanął jakiś człowiek i mówi: ludzie, to ksiądz patriota. I te kolejki przy tym konfesjonale jakby tornado zmiotło, natychmiast opustoszały, a po chwili z konfesjonału wyszedł ksiądz cały czerwony ze wstydu. No więc nikt się nie chciał spowiadać u księdza patrioty, bo właśnie oni tutaj... Być może, że te podejrzenia nie były w każdym przypadku słuszne,
ale no, ludzie podejrzewali, że są informatorami Urzędu Bezpieczeństwa, w związku z tym no, ryzyko było spojrzenie się u takiego jegomościa. No a tutaj mamy w majestacie prawa coś takiego, czego nawet, jak mówię, komuchy nie odważyły się formalnie zatwierdzić, bo to było w kodeksie karnym, nawet w tym małym kodeksie karnym, że nie można przesłuchiwać duchownego odnośnie tajemnicy spowiedzi, jeśli by to było coś takiego. Także stan Kalifornia, jak widzimy, idzie krok dalej. Rozmowa o naszych elitach nie nastraja zbyt optymistycznie. Czy możemy na koniec powiedzieć coś pozytywnego, nie odchodząc od realizmu, o tym 30-leciu? Wie pan, no myślę, że tak, dlatego że mamy państwo. Dopóki mamy państwo, to trzeba je tam szanować, trzeba je wspierać, wszystko jedno, jakie ono jest. Dlatego że jakbyśmy utracili państwowość, no to już właściwie nie mamy żadnej nadziei. A dopóki mamy państwowość, no to możemy mieć nadzieję, że karta się odwróci, że pojawi się jakiś przywódca, który no, podejmie dzieło prymasa Wyszyńskiego. Ja jeszcze takiego nie widzę, ale to nie wszystko muszę widzieć, a poza tym trzeba zachować cierpliwość, która być może zostanie nagrodzona. Życzmy jej sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.